Szanowni, nazywam się Jerzy Kruk, a wy oglądacie Four Senses TV. To jest kanał dla gastronomii i o gastronomii. Tym razem w końcu będzie materiał o winie. Mam tutaj dwie butelki, fantastyczne Toskańczyki, rocznik 2011 i 2015. Jest to idealna okoliczność do tego, żeby wyjaśnić, na czym polega dojrzewanie wina, jak wino zmienia się wraz z czasem, co w nim rośnie, co maleje, jak one się zmieniają, które wina mają potencjał do starzenia, należy się skonfrontować z największym mitem w kontekście wina, czyli wino im starsze, tym lepsze, co znaczy picking point. O tych rzeczach i paru innych wyjaśnimy sobie w trakcie tego wideo. Polecam wam oglądać, ale po pierwsze sprawdź, czy subskrybujesz ten kanał. Warto, bo różne treści, nie tylko w kontekście wina, ale w kontekście gastronomii będą się tutaj pojawiać. I w zasadzie to najważniejsza rzecz. Druga to serdecznie też zapraszam Cię na Instagram i na Facebook. Zostań ze mną. Szanowni, zanim otworzę butelki, to jednak parę rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Czyli po pierwsze, obalić ten największy mit w kontekście wina. Otóż wino im starsze, tym lepsze. Tak, to jest prawda, ale zaledwie dla 5% win na rynku i te oczywiście do nich należą. Cała reszta, czyli 95%, to jest do szybkiego wypicia w przeciągu 2, max 4 lat. Jak wino zmienia się wraz z czasem? Zacznijmy od pierwszego elementu. Tu jest intensywność, tutaj jest czas. Jak się zmienia wraz z czasem? Kluczowy czynnik w kontekście wina to jest owoc. Ten owoc musi być. W starych winach on jest nadal, tylko że podsuszony, ale nadal musi istnieć. Jeżeli go nie ma, nawet w tej podsuszonej formie, to jest w zasadzie sygnał, że prawdopodobnie butelkę trzymaliście zbyt długo i ona jest do wylania, niestety, do wylania, do zlewu. Więc ta owocowość zmienia się wraz z czasem. Za młodu wino jest intensywne, naprawdę ma taki mocny atak owocowy z reguły. I wraz z czasem ta intensywność owocu robi się delikatniejsza, czyli ten owoc wbrew pozorom wraz z czasem zaczyna maleć. To jest owoc. Teraz druga rzecz w kontekście aromatów, która się wraz z czasem zmienia, to jest bukiet. Bukiet to jest połączenie aromatów owocowych, to jest połączenie aromatów wynikających z dojrzewania w beczce, samych beczkowych, dojrzewania w beczce, a później z ewolucji, czyli to, jak wino się zmienia wraz z czasem. I ono nie jest intensywne. Bukiet zaczyna wzrastać wraz z czasem, wraz z tym dojrzewaniem, ale to jest taki łuk. W pewnym momencie ten bukiet też zaczyna mieć tendencję zniżkową, ale najpierw rośnie, pojawiają się nuty beczkowe, później się pojawiają nuty wynikające z dojrzewania, ewolucja w aromatyce wina, więc te rzeczy się dzieją. Owoc, no właśnie, za młodu intensywny, z reguły świeży owoc, wraz z czasem zaczynają się pojawiać podsuszone owoce, a naprawdę dojrzałe butelki pachną takim aromatem niczym kompot z suszu. Ten bukiet to jest intensywność, złożoność aromatów beczkowych, to jest złożoność aromatów wynikających z dojrzewania i te nuty, które potrafią się w starych winach pojawiać. To nie tylko ryzling, który pachnie benzyną. Jeżeli pachnie benzyną, to już prawdopodobnie właśnie zbyt długo trzymaliśmy dane wino, ale politura starego drewna, niuanse orzechowe, które się potrafią w winach pokazywać, nuty skóry potrafią się pokazywać, to te wina, które miały taninę. No właśnie, zajmiemy się taniną. Tanina jest tym elementem, który wraz z czasem też maleje. To jest tanina. Ja nie umiem rysować, więc to będzie skomplikowane, ale skupcie uwagę, to wszystko będzie jasne. Tanina. Tanina wraz z czasem maleje. Więc wbrew pozorom, te osoby, które zaczynają swoją przygodę w winie, to nie tylko powinny degustować młode, rzeźkie, owocowe wina, ale to, co ich prawdopodobnie podrażnia, to też taniczność, czyli to uczucie cierpkości w ustach. Wina wraz z wiekiem, to w nich tanina maleje. Więc jest subtelniejsza, delikatniejsza, zaokrąglone są te taniny. One maleją.
Kolejna rzecz. Alkohol wraz z czasem nie zmienia się w zasadzie. Jeżeli mamy perfekcyjne warunki dojrzewania, to wino leżakuje sobie w tej pozycji horyzontalnej. Tutaj mamy ten korek, on jest zmoczony w wyniku tej pozycji. I jeżeli wino jest przechowywane w odpowiednich warunkach, czyli wilgotności około 80%, to w tym momencie wino z butelki nie odparowywuje na zewnątrz. Jeżeli za to mamy na zewnątrz wilgotność niższą, to zachodzi tak zwana dyfuzja, czyli w tym momencie wino odparowywuje, czyli wyrównuje się wilgotność pomiędzy teoretycznie pomieszczeniami, pomieszczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, czyli butelki. Jeżeli chwycicie stare butelki, które właśnie odparowały, mają ubytek w ilości wina, to już jest niebezpieczeństwo. To świadczy o złych warunkach, jeśli chodzi o przechowywanie wina. No i w tym momencie rzeczywiście alkohol potencjalnie jest wyższy. Ale w perfekcyjnych warunkach, w doskonałych warunkach alkohol jest na poziomie stałym. Ale jeżeli wszystko zmaleje, jeżeli wszystko z danego wina schodzi, to nagle co się dzieje? Dominuje nam alkohol. Jedyna rzecz, którą wtedy będziemy odczuwać. Alkohol i potencjalnie jeszcze jedna rzecz. Czyli zajmijmy się tym, jak się zmienia kwasowość. Kwasowość w dobrych winach powinna być. Ona powinna istnieć. Jeżeli nie istnieje, no to w tym momencie wino nie predysponuje, nie ma cechy właściwej do dojrzewania. Kwasowość jest tą cechą, która jest antyoksydantem. A w związku z tym właśnie to jest powód, dla którego wina potrafią dojrzewać. Tanina też jest w pewien sposób antyoksydantem. Więc kwasowość, zaznaczmy tak. Ona maleje. Kwasowość wraz z czasem maleje też. Tak jak tanina wraz z czasem wytrąca się i mamy osad, jest mętność, pojawia się w winie. Kwasowość też potrafi się wraz z czasem wytrącać. Nieraz widzimy pewne kryształki wraz z czasem, ale ta kwasowość maleje, ale w mniej dynamiczny sposób, aniżeli tanina, w mniej dynamiczny sposób, aniżeli owocowość. Kwasowość raczej jest takim spadkiem bardzo stabilnym i raczej bardzo powolnym. A w związku z tym już widzicie pewną rzecz, która się dzieje, czyli tu w tym obszarze mamy tak zwany picking point, to jest najlepszy moment na degustację wina. I teraz w zależności od potencjału danego wina, bo w niektórych miejscach, w niektórych butelkach to się dzieje dynamicznie, w niektórych mniej dynamicznie, więc dla niektórych to może być 5 lat, a dla niektórych 10, dla niektórych nawet 20 i to będzie ten picking point. Jeżeli dochodzimy do tego momentu, albo gdzieś tu nawet za osią, tu za osią, to co będziemy czuć, to będziemy czuć w dominacji alkohol i będziemy czuć jeszcze w dominacji kwasowość, bo kwasowość, jak widzicie, będzie spadać w najmniejszym tonie. Wszystko z wina spadnie, ale to, co zostanie, to jest alkohol i kwasowość. Więc niektórzy stwierdzają, że stare wino to jest niczym ocet, ale to są te butelki, które miały słaby potencjał starzenia. Jakie to proste! Wino im starsze, tym lepsze. Nieprawda! Zaledwie 5% win na rynku ma potencjał do starzenia na 2-4 lata. Odwrotnie. To się mówi, szewc bez butów chodzi. Mam rozwalone korkocie. Jest pięknie! Życie nie jest takie złe, jeżeli ma się towarzystwo dobrych winek. Słuchajcie, zdegustowałem te dwa wina i rzeczywiście czuć stanowczą różnicę na poziomie aromatów. I to jest zgodnie z tym, co Wam narysowałem. Tu jest bardziej intensywna owocowość. Nawet bym powiedział taki charakterny jak najbardziej owoc. Z kolei w 2011 ewidentnie już intensywność aromatów maleje, za to jest szerszy bukiet. Czyli tutaj, oprócz tej owocowości, która jest absolutnie nadal, ale już trochę rzeczywiście podsuszona, tu pojawia się bardzo dużo aromatów ziemistych, a takich ściółkowych, to jest raz, a dwa, no pojawiają się też trochę odmienne niuanse aromatyczne w kontekście beczki. Czyli tutaj jest taka lekka, bym powiedział, przyprawowość. Ta beczka, dojrzalsza beczka się
uwydatnia, czyli lekko taki goździkowy aromat. Słuchajcie, z dużą przyjemnością degustuję te dwa wina. I muszę wam powiedzieć, że producent wskazuje, że ich potencjał do dojrzewania to jest 25 lat. Raczej miałem wątpliwości, no ale muszę przyznać, że degustując je, to naprawdę jest nadal bardzo, bardzo, mimo że jedno wino jest 9-letnie, drugie jest 5-letnie, to jednak nadal jest bardzo żywa owocowość, to jest raz. Dwa, jak widzieliśmy tę oś, to tanina maleje w sposób dość dynamiczny w winach, no to tutaj muszę powiedzieć, że absolutnie ta tanina jest wyczuwalna nie tylko w 2015, ale ona wręcz mnie zadziwia w tym roczniku 2011, więc to mi rzeczywiście daje wiarę, że spokojnie to wino jeszcze nie jest w swoim picking pointie, tylko jeszcze możemy trochę poczekać z tego rodzaju butelką. To, co z reguły wprowadza mój stan wątpliwości co do potencjału starzenia, to jest z reguły wysoki alkohol. Tutaj jest on na poziomie dość wysoko zaznaczonym, czyli to jest 14,5% alkoholu. Jeżeli wszystkie rzeczy zmaleje, nie ma owocowości w winie, nie ma, są subtelne taniny, to rzeczywiście pozostaje w pewien sposób alkohol. Alkohol wychodzi na pierwszy plan. Z tego tytułu wiele win wysokoalkoholowych nie do końca pokazuje takie predyspozycje do starzenia. Tak jest na przykład z Prioratem, który ma bardzo często 15 czy 16% alkoholu. No tutaj jest nadal bardzo przyjemna elegancja. Naprawdę bardzo przyjemna elegancja. Tu intensywna owocowość, takie żywe wino. Tu na dobrą sprawę tutaj można pomedytować. Mam nadzieję, że to ucieszy Grzegorza Pateraka, który tam namiętnie komentuje filmy. Bardzo się cieszę, że jesteś obecny na Facebooku. Więc ta degustacja dla ciebie, ale też dla innych, temat winny absolutnie będzie powracał. Przyjemna degustacja tych butelek i mam nadzieję, że wszystko jest dla was jasne w kontekście tego, jak wina się zmieniają, jak dojrzewają. Tutaj mamy przykład, zetknąłem się z winami, które są w fantastycznej kondycji. Bardziej szukajcie oczywiście, przyznaję, rocznika 2011, bo on jest dopiero u progu wejścia w ten właściwy moment, więc spokojnie jeszcze można podtrzymać te 5-10 lat, przynajmniej w mojej ocenie. I tutaj rzeczywiście można pomedytować z tym winem. Wszystko jest takim, bym powiedział, usubtelnione, zaokrąglone, aczkolwiek naprawdę ta tanina w tym winie jest absolutnie nadal na tym dość charakternym poziomie, czyli rzeczywiście trzymając go w ustach czujemy tę przyjemne, pięknie to stwierdza Adam Pawłowski, akupunkturę. Doznajemy pewne akupunktury na języku i to jest bardzo takie przyjemne doznanie, taki masaż dla naszego języka. I tu jest w takich subtelnościach. Tu rzeczywiście jest ta tanina, wszystko jest trochę agresywniejsze z tego tytułu. Właśnie na tym to polega, żeby otwierać wina we właściwym czasie. Może to wino jest o 5 lat za wcześnie, ale miałbym tutaj jakby pewne skojarzenia. To nie jest czyn aborcyjny, to jest jak zetknięcie się z uroczą pełnoletnią. Dobra, koniec, wyłączamy. Thank you.